Dotychczas w naszym cyklu filmowym opowiadałem o największych epidemiach w historii ludzkości. Dziś przyjrzymy się metodom walki z nimi, a konkretniej historii szczepień. Wagę tego odkrycia doceniamy dzisiaj, czekając na skuteczną szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Aż do początków XIX wieku podstawą wszystkich nauk medycznych była teoria humoralna. Wbrew pozorom nie ma ona nic wspólnego z dzisiejszym poczuciem humoru. Opierała się ona na założeniach, że w organizmie ludzkim występują cztery substancje, zwane też humorami. Były one oparte na czterech naturalnych żywiołach występujących w przyrodzie – ogniu, ziemi, powietrzu i wodzie. Ich odpowiednikami w ciele ludzkim były czerwona krew, wilgotna i ciepła, powstająca w sercu, biała flegma, wilgotna i zimna, wydzielana w mózgu, żółć, sucha i ciepła, jej siedliskiem jest wątroba, a także czarna żółć, sucha i zimna, gnieżdżąca się w śledzionie. Gdy równowaga humorów była zaburzona, należało bezwzględnie usunąć ich nadmiar z organizmu. Stąd też najpopularniejszymi metodami leczenia były środki przeczyszczające i wymiotne, lewatywy oraz upusty krwi. Na balans humorów w organizmie ludzkim wpływ miała także dieta, temperatura oraz temperament danego człowieka. Dopiero w XVIII wieku w Europie zaczęto stosować metodę wariolizacji, którą możemy nazwać protoszczepionką. Polegała ona na celowym zakażeniu osoby zdrowej, tak by mogła ona nabyć odporność. Niestety, metoda ta miała poważną wadę. Osoba poddana wariolizacji mogła zakazić osoby ze swojego otoczenia lub też sama umrzeć. Prawdziwego przełomu w medycynie dokonał dopiero angielski lekarz Edward Jenner, który zaobserwował, że osoby, które uprzednio zachorowały na łagodniejszą formę ospy, tak zwaną krowiankę, nie chorują na ospę prawdziwą. W 1796 roku Jenner przeprowadził eksperyment polegający na zaszczepieniu 8-letniego chłopca wirusem krowianki. Po przebyciu przez chłopca choroby Jenner dokonał ponownego zaszczepienia, tym razem wirusem ospy prawdziwej. Chłopiec tym razem nie zachorował, ponieważ wcześniej nabył odporność. Odkrycie Jennera zrewolucjonizowało świat medycyny. Zamiast usuwać nadmiar humorów z organizmu, postawiono na nabywanie odporności przez pacjenta. W kolejnych latach zaczęły powstawać szczepionki przeciwko chorobom takim jak grypa, dżuma czy też cholera. Jednak odkrywanie każdej z nich to temat na zupełnie inną opowieść. Dzięki szczepionkom niemal całkowicie udało się wyeliminować wiele chorób, z którymi zmagała się ludzkość przez stulecia. A odkrycie Jennera powszechnie uchodzi za jedno z największych osiągnięć naszej cywilizacji.